chciałem jeszcze pogłębić ten temat transformacji w kierunku gospodarki zrównoważonej. Myślę, że tak upraszczając trochę ten na dużym obrazku, jak pan to powiedział, 1/3 gazów cieplarnianych emitujemy z systemu produkcji, konsumpcji i marnowania żywności, o którym pan wspomina, bo to też 1/3 żywności mniej więcej wolumenowo marnujemy z tego, co żeśmy wyprodukowali. Wiemy, że bez tej zmiany no praktycznie zatrzymamy zmian klimatycznych, tego nie osiągniemy tego celu net zero 2050 naszego europejskiego. I myślę, że można postawić też, że od tych gigantów globalnych oczekuje się bycia tymi liderami tej transformacji, chociażby od państwa, od waszej tej grupy rówieśniczej typu Mondelez czy Danon, tych prawdziwie globalnych spożywczych gigantów. I tutaj też powołując się na badanie przeprowadzone przez New Climate Institute w 2022 roku, który przeanalizował strategie środowiskowe dochodzenia właśnie do celu net zero i do produkcji zrównoważonej tych najważniejszych graczy globalnych, okazało się, w których to oczywiście Nestle się też znalazło w tym badaniu. I według tego badania, według wyników tego badania, te cele, które sobie firmy, te giganty, liderzy rynku stawiają w tym momencie, spowoduje redukcję emisyjności o 40%. Taki jest szacunek z tego badania. Oczywiście w 2050 net zero mamy mieć zero, tak? Więc widzimy, że ten gap jest ogromny. Pana zdanie, czy te wysiłki, które firmy spożywcze podejmują dzisiaj, są wystarczające? A jeżeli nie, no to w których elementach należałoby je przyspieszyć? Te kroki powinny być dużo bardziej dynamiczne czy zdecydowane, jakkolwiek je sobie tutaj nazwiemy. No to jest obszar, gdzie bym powiedział, nie ma miejsca na kompromisy. I to są trudne decyzje czasami, no bo dzisiaj też konsument oczekuje większej wartości dodanej przy tej samej cenie, tak? Czyli niekoniecznie jest skłonny płacić za tak zwane ekstrasy. I to będzie wyzwanie, ale trochę ten temat odstawiam, bo to mogliśmy otworzyć bardzo długą dyskusję. Natomiast ja mogę tylko powiedzieć, że to jest obszar, w którym absolutnie producenci powinni połączyć siłę i maksymalizuje wysiłek, tak? I to jest wysiłek na lata. Im szybciej zaczniemy współpracować, tym efekty będą większe. Ja mogę powiedzieć z perspektywy Nestle, jak wyglądają nasze obowiązania, gdzie jesteśmy. Zobowiązanie, że do 2050 roku będzie zero emisyjności, jest naszym zobowiązaniem i realizujemy nasz plan zgodnie. Więc pierwszy taki etap to jest 20% redukcji w 2025 i potem 50% w 2030. To są takie krytyczne kroki, które absolutnie jestem przekonany, nic nie wskazuje, że ich nie zrealizujemy. Ale to jest bardzo duże wyzwanie, przed którym wszyscy stoimy w branży. No i skomplikowane też, bo to jest kwestia produktowa, no ale chociażby tutaj wasz produkt Wunda, to jest chyba też bardzo dobry przykład, tak, tej transformacji, przechodzenie z tych opakowań, miksu różnych surowców do papierowych, czy ograniczenie emisji z całym łańcuchu produkcji, to też są rzeczy, które realnie zrobiliście. Natomiast generalnie system żywienia, produkcji i konsumpcji żywności jest bardzo skomplikowany i tu tych kroków, tych kropek do połączenia jest, tak jak pan powiedział, tak, no, ogromna ilość, to nie jest rzecz oczywista. Tak, jeszcze tylko dodam jeden element, bo to jest też oczywiście ta współpraca ponad podziałami, ale to nie tylko chodzi o producentów, żeby szukać rozwiązań. Natomiast też jak dzisiaj sobie spojrzymy od momentu pierwszego surowca, tak, czy mówimy o buraku, który jest od lokalnego rolnika dostarczany do fabryki w Kaliszu, aby wyprodukować bardzo popularny barszcz czerwony. Ten produkt dalej po wytworzeniu, zanim trafi do konsumenta, idzie jeszcze na magazyn jeden, drugi, na półkę sklepową. I teraz jak sobie spojrzymy od momentu zero do momentu konsumpcji, to jest bardzo długa droga i wiele podmiotów, które musi połączyć siły, żeby tą neutralność emisyjną zachować. Więc to również bardzo mocno zacieśniamy współpracę z naszymi partnerami handlowymi, aby pracować nad tą zerową emisyjnością. Bo tak, bo to są to o czym pan wspomniał, ta wielowymiarowość polega, to jest i po łańcuchu, i tak wertykalnie po swoich kategoriach, i tych pirsach korporacyjnych, i tych pirsach produktowych. Ale to już też
A jak w ogóle się układa współpraca z polskimi dostawcami surowców, z producentami rolnymi? No to jest, bym powiedział, dobrze, aczkolwiek wszyscy mamy pewne wspólne wyzwania. To się ale jakoś ale zmienia to może? Świadomość też się zmienia, nie? I teraz myślę, że wszystkie strony mają coraz większą świadomość tego, jak trzeba współpracować, żeby długoterminowo osiągać lepsze efekty. I chociażby też w kontekście tej dbałości o planetę i zeroemisyjności, jeżeli mówimy o wspieraniu rolników, czy polskich rolników, którzy dostarczają nasze surowce, to bardzo dużo tutaj kładziemy nacisku na współpracę, aby dzielić się dobrymi praktykami, wypracować te dobre praktyki odnawialnych, rekultywowalnych sposobów wytwarzania. I tutaj mamy wieloletnie programy. Tak samo również współpracujemy z Akademią Rolniczą w Krakowie, która też dobrych praktyk nam dostarcza, którą dalej się dzielimy z polskimi rolnikami, dostawcami. Są bardzo ważne elementy współpracy. I myślę, że już dzisiaj nie ma takiego pytania trzy. Jest bardziej pytanie, jak jeszcze razem lepiej możemy współpracować, aby efekt na końcu był pożądany. W Polsce Nestle to 5 zakładów produkcyjnych, 2 fabryki. Jakie marki z waszego bogatego portfolio powstają w Polsce i negatyw tego pytania, jaka część produkcji w Polsce zostaje w Polsce, zostaje w kraju, a jaka część idzie na eksport? Zresztą nie jestem w stanie dzisiaj dać jednoznacznej odpowiedzi, gdyż każda fabryka jest w innym miejscu i ma troszkę inną rolę, ale mamy fabrykę na Łęczowie, czy fabrykę w Kaliszu Winiar, które praktycznie w 100% dostarczają produkty tutaj na rynek polski. Tak? Natomiast są też fabryki jak Purina, czy produkty dla zwierzaków, która jest takim hubem produkcyjnym, więc bardzo duża część jest produktów dostarczana dla innych rynków, więc po prostu trochę rola tych fabryk różni się, ale podstawowe marki, które są obecne na rynku, faktycznie większość, znacząca większość z nich jest wytwarzana w Polsce. To też ważny element wsparcia polskiej gospodarki, współpracy z lokalnymi dostawcami, bo tu się, że jak powiem, jest DNA produkcji i dostarczania naszych produktów. Więc to jest bardzo ważny element też tutaj współpracy na różnych liniach. A perspektywy najbliższy okres i ten okres średnioterminowy, wiem, że ten średnio to tym bardziej trudno szacować, prognozować, ale mimo wszystko spytam, może nowe kategorie, nowe produkty, inwestycje, podzieli się Pan swoimi na Państwa? Tyle, oczywiście na ile, na ile mogę, pozwala. Tak. Natomiast to co mogę powiedzieć, to ciekawe czasy przed nami. Nawet zażartuję, że to co tygrysy sprzedaży lubią najbardziej. Natomiast nieprzewidywalność to jest coś, co to musimy mieć w głowie, że będzie. Nie będzie jednoznacznych odpowiedzi. To będzie praca na wielu scenariuszach i tak jest. I tak będzie przez kolejne lata. Myślę, że jak dzisiaj ktoś mówi, że za rok, dwa lata się ustabilizuje, myślę, że może być w dużym błędzie. Nie? Chciałbym, żeby tak było. Ja dzisiaj mentalnie jestem nastawiony, że to po prostu ta zmienność i przewidywalność z nami będzie już na stałe. I to jest pewnie jedno z wyzwań, ale z wyzwań, które nazywa się zwinnością. Tak? I myślę, że w tak dużych organizacjach jak nasza, zwinność to jest coś, co jest naszą ambicją, ale nie jest łatwe. Tak? Czasami przezbrajanie, zmienianie zwrotnicy to nie jest coś, co dzisiaj mówimy. Dzisiaj decyzja za minutę jest zwrotnica przedstawiona. I wiemy, że to jest coś, co bardzo mocno potrzebujemy i to jest na pewno jedno z większych wyzwań, które ja gdzieś przed sobą stawiam. Drugi aspekt jest związany w ogóle z cyfryzacją. Dużo mówiliśmy dzisiaj też o młodym pokoleniu, o zmianie komunikacji. W ogóle dzisiaj cyfryzacja będzie zmieniała sposób grania. To jest z jednej strony praca na dużych danych, ale też umiejętność wykorzystywania tego do bardzo spersonalizowanego sposobu komunikowania z konsumentem. Tego potrzebujemy. Dzisiaj to jest coś, co będzie, tak powiem, bazą, nie, fundamentem. To nie będzie wyróżnikiem, to będzie baza, to będzie konieczność. Natomiast absolutnie innowacyjność to jest nie ostatni i najmniej istotny, ale jeden z bardzo ważnych elementów. Ale innowacyjność nawet szeroko rozumiana, czyli
innowacyjność portfela, tak, ale w ramach obecnych marek, ale dzisiaj już widzimy, jak bardzo możemy pomóc w kształtowaniu tego zdrowych nawyków, wprowadzając markę Gourmet, która no po roku z kawałkiem stała się liderem kategorii, ale to jest produkt, który bardzo fajnie się wpisuje w trendy. Więc na pewno produkty, które będą wokół plant-based, wokół funkcjonalnych rozwiązań, to jest coś, czego będziemy poszukiwać, bo tego też konsument oczekuje. Więc cyfryzacja, innowacyjność i zwinność to są te trzy wyzwania, na pewno, które mamy bardzo wysoko na agendzie. A z waszego portfolio, co Polacy lubią najbardziej i czy to się zmienia i czy to jest inne niż w innych krajach, na innych rynkach? Ale portfolio produktów. Szeroko, tak? Szeroko. Chyba, że pan sobie to chce jakoś zawęzić. To się oczywiście zmienia, ale mogę. Winiary myślę, że są fajnym przykładem, jak od tej takiej konwencjonalnej kuchni zaczynamy wchodzić w taką kuchnię bardzo wygodną, szybko. Bo też dzisiaj zmienia się sposób życia. Potrzebujemy prostych, gotowych wyborów. I dzisiaj widzimy, jak sprzedaż bulionów w kostce i sprzedaż bulionów słoików mokrych, jak ta sprzedaż zaczyna już być bardzo porównywalna. Że dzisiaj konsumenci zobaczyli, że rzeczywiście można bardzo fajnie zmienić swój sposób gotowania i na bardzo wygodny, jednocześnie smaczny i zdrowy. Więc to ewoluuje. I to oczywiście wraz ze zmianą pokoleń też będzie się zmieniało. Tak? Bo będziemy coraz bardziej świadomi, coraz bardziej wyedukowani. Oczekiwania będą rosły. Z drugiej strony będą ważne agendy do zaadresowania. Otyłość, niemarnowanie, planeta. To wszystko nie będzie łatwo, ale trzeba będzie pogodzić. Tak? I to jest ta transformacja, która jest przed wszystkimi markami. A pan osobiście co lubi? Może pan wybrać kategorię tego. Dobra, fajnie. Ale to bardziej trochę uchylę też, jak moje życie na co dzień wygląda. Jestem absolutnie twardym konsumentem kawy. Więc no, jak kawa, no to Nespresso. No, ja po prostu bez kawy kilku porządnych filiżanek nie jestem w stanie funkcjonować. Nie jestem w stanie, bo jakby dla mnie to jest coś, co daje mi fajny taki moment, mój moment taki swój moment na odprężenie przy dobrej kawie. Więc kawa to jest mój stały rytuał. A do kawy? Nespresso. Do kawy oczywiście no, nie ma tutaj innej opcji, jak trzeba się również nawadniać, bo ja jestem bardzo aktywny. Więc dzisiaj no, 2 litry wody co najmniej dziennie i to bez nałęczowianki, no to też sobie nie wyobrażam. Ale też bardzo mi się polubiłem teraz nowe funkcjonalne wersje nałęczowianki, polecam. Właśnie dla osób aktywnych z dodatkiem melisy, wapnia, potasu, to tam można jakby wybierać sobie i smaki, i dodatki. Bardzo fajne rozwiązanie dla osób bardzo aktywnych. No oczywiście też moja żona jest weganką, więc też mnie inspiruje do coraz lepszych wyborów, więc ja dzisiaj nie jestem jeszcze, ale jestem bardziej fleksitarianem, więc bardzo często sięgam po Garden Gourmet, no bo jakby, no, wiem, co dobrego mam na stole i pod ręką, nie? Więc no, byłoby czymś fatalnym, gdybym nie skorzystał z takiej okazji. No, są takie moje top 3 wybory, które są związane z tym, jak na co dzień funkcjonuję też. Pan Rafał Wróblewski, członek zarządu, dyrektor sprzedaży w Nestle Polska, był naszym gościem. Bardzo państwu dziękujemy. To dziękuję był bardzo. Program Gabinet Spożywczy. Prowadzili Michał Siwek. Dziękuję uprzejmie. I Wojciech Szeromek. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.